Witamy w kolejnym odcinku Komórkomania TV. Ponownie jesteśmy w Dynamo Cafe w Warszawie. Ze mną jest Michał Brzeziński, ja jestem Bartek Dul i dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o nakładkach na system operacyjny Android. Czy nakładki są dobre, czy jednak złe? No jak myślisz? Generalnie myślę, że są złe, lekko złe. Też nie mam nic przeciwko, dopóki one nie opóźniają aktualizacji, to jest moim zdaniem największym problemem tak naprawdę. No właśnie, no więc zaraz weźmiemy kilka jeszcze innych rzeczy pod uwagę, jednak powiedz mi, jak masz jakąś swoją ulubioną nakładkę w ogóle na Androida? Najbardziej lubisz tego Androida, zwłaszcza od czasów Ice Cream Sandwich, który jest naprawdę ładny i mi się bardzo podoba, ale jak musiałbym wybierać, to prawdopodobnie nakładka z najnowszych Xperii. No właśnie, czyli z najnowszej Xperii. Najnowszych Xperii, czyli seria Next. Rzeczywiście, mnie też się ta nakładka podoba. Wcześniej, prawdę mówiąc, ta nakładka, która miała nazwę UXP, niespecjalnie nie przekonywała mnie jakoś za bardzo. Mi się wcześniej podobała, zwłaszcza ze względu na te rogi interaktywne. Tak, ale rogi były tylko wcześniejsze. Zwłaszcza w małych telefonach to bardzo, bardzo się sprawdzało. No tak, natomiast w Xperia Arki i tych innych, no tak, to już tego już nie było, troszeczkę to inaczej wygląda. Moim zdaniem nie jakoś rewelacyjnie, ale okej, to jednak było dość zbliżone do czystego Androida. Zwłaszcza teraz jest zbliżone, tak? Teraz jeszcze bardziej, natomiast wtedy też. Natomiast dzisiaj w zasadzie największą ingerencję w system widzimy przy TouchWizie, przy Sense UI. Tak jest. No właśnie, ja bardzo lubię Sense, chociaż wiem, że może się nie podobać, szczególnie te ostatnie zmiany w tych najnowszych wersjach. Jednak rzeczywiście dużo daje od siebie. HTC naprawdę sporo włożyło tej nakładki. Jeden to się nie podoba i wcale mnie to nie dziwi, ale jeżeli ktoś rzeczywiście korzysta z tych rzeczy, które dodaje producent do telefonów HTC, to jest moim zdaniem ok. Mi się to bardzo podoba. Natomiast TouchWiz, nasza ulubiona nakładka, której tak naprawdę nienawidzimy. Z całego serca i nienawidzimy. Zwłaszcza po tym, jak zobaczyliśmy, jak wygląda Ice Cream Sandwich na Samsung Galaxy S2. Tak, no właśnie, bo o ile jeszcze mając TouchWiza na Gingerbreadzie właśnie, czyli na Samsung Galaxy S2. No to miało jakiś sens, tak powiedzmy. Umówmy się. Zwłaszcza TouchWiz 4 już nawet prawie był ładny, prawie. Nie, no nawet był, tylko dlaczego? My widzieliśmy taką dużą różnicę między po prostu czystym Androidem 2.3, a nakładką właśnie od Samsunga, gdy czysty po prostu Android Gingerbread jest po prostu brzydki. No to prawda. Nie jest jakiś rewelacyjny, jest po prostu brzydki. Tak naprawdę Ice Cream Sandwich wprowadza jakieś takie fajne zmiany w designie. No i dlatego widzieliśmy tą taką różnicę i rzeczywiście mógł się podobać ten TouchWiz. Natomiast później, kiedy już wyszła ta aktualizacja, mamy Androida 4.0 i tak naprawdę nie ma żadnych wizualnych zmian, no to nic dziwnego, że wielu osobom po prostu ten TouchWiz się nie podoba i dzisiaj go wywalają, wygrywają inne ROMy. To prawda, TouchWizowi mówimy nie. Mówimy nie. Natomiast jeszcze mamy taką zacną nakładkę LG Optimus UI. Miałem okazję się trochę pobawić w Barcelonie przy okazji najnowszych produktów właśnie serii L, LG Optimus 4X HD i tak dalej, i tak dalej. I powiem szczerze, ta nakładka rzeczywiście wiele wnosi, kilka naprawdę fajnych takich elementów usprawnień interfejsu. Aczkolwiek moje pierwsze wrażenie, jak tylko podszedłem do telefonu któregokolwiek z LG, to było takie, o Jezu, TouchWiz. Jeszcze bardziej TouchWiz, no, naprawdę. Te nakładki są w pewnym sensie podobne, chociaż pod tym względem, że moim zdaniem żadna z nich nie ma swojego charakteru. Mm-hmm. Jak na przykład w Xperiach to jest ten niebieski takie, wiesz, odniesienie i ma to swój jakiś pewny styl, tak samo jak w iOSie, tak? To wszystko ma swój styl, tak samo w Xperiach i w Sense. Może chociaż Sense mi się nie podoba, to jednak ma swój styl i widać, że to jest Sense. No bo jest zupełnie, mówi się, Sense to taka najbardziej odróżniająca się nakładka od wszystkich pozostałych i przede wszystkim ona bardzo, bardzo się różni od czystego Androida, bardzo. No tak, tam jest najwięcej dodatków i mi na przykład to przeszkadza, szczerze mówiąc. Tam jest aż tak dużo dodatków, że tak naprawdę większość z nich nigdy nie użyje. Czyli co, Sense UI, nakładka w najnowszych Xperiach, natomiast dziękujemy nakładkom typu TouchWiz, LG Optimus UI, które nie wyglądają po prostu za dobrze. No tak, no i zostaje nam jeszcze kwestia Motorola. No właśnie, Motorola. Michał, ty testowałeś jeden z urządzeń Motorola, w tym przede wszystkim testowałeś ten tańszy model. Tak, Motorola Fire XT i byłem raczej zawiedziony. To nie był tak naprawdę duży skok w porównaniu do Gingerbreada. Było parę usprawnień, przepraszam, ale to jednak nie było to moim zdaniem. No dobra, ale jak widzieliśmy w ostatnich przeciekach, jak będzie wyglądać aktualizacja, notabene, która będzie bardzo, bardzo późno, do Motorola Razr i prawdopodobnie też tak będzie wyglądać Motorola Razr HD i tak dalej,
Max i te inne odmiany, bo się tego trochę porobiło, no to mogliśmy zauważyć, że tam jednak będzie czysty, goły Android, prawda, no tak, 4.0 Ice Cream Sandwich. Paru usprawnień może być. Paru usprawnień, dodatków, tam delikatnie chyba zmieniony ekran blokady, tak. Pewnie będzie można go nawet jakoś tam modyfikować. No i pytanie, czy to jest, czy tędy właśnie droga? Czy nie uważasz, że powinno być tak, że rezygnujemy z nakładek wizualnych, zostawiamy czystego Androida, natomiast producent niech pakuje co chce, ale niech to będzie w formie aplikacji i delikatnych zmian tak, w menu. Z jednej strony rozumiem producentów, tak, bo każdy chce się wyróżnić, no ale tak jak wspomniałeś, na przykład interfejs LG się nie wyróżnia, a się wyróżnia to negatywnie tylko. Mhm. Więc tak naprawdę jednak myślę, że wolałbym, gdyby nie było nakładek i wtedy producenci mogliby się skupić na innych elementach. Czyli na przykład na hardwareze, tak jak to ostatnio HTC zresztą zrobiło, na jakichś dodatkach w stylu aplikacji, czy w ogóle na jakichś nowych kierunkach technologicznych. Okej, ale czy nie uważasz, że trochę w czystym Androidzie, już nawet 4.0, brakuje takich elementów, nawet takich usprawnień interfejsu? Na przykład, nie wiem, to co mnie od zawsze drażni w czystym Androidzie, od lat, czego do dzisiaj nie ma, to jest na przykład poprawiony dialer, właśnie T9, no tak, z szybkim wybieraniem. No niestety do dzisiaj tego nie tutaj, ma. Tutaj sens wygrywa, to trzeba przyznać. Sens jest najlepszy. Touch jest niby też go ma i w tych nowszych Xperiach też jest, ale no jednak najwygodniejszy jest tak, zdecydowanie w HTC. Mimo że działają na dość podobnej zasadzie. No ale okej, no właśnie wydaje mi się, że okej, to byłoby dobre, tak, że mamy czystego Androida, producent wrzuca swoje dodatki, no ale jednak w tych nakładkach, które dzisiaj mamy obecnie, no mamy sporo rzeczy takich naprawdę fajnych, no, które nie wiem, czy dałoby się zaimplementować tak dostatecznie dobrze w czystym Androidzie, typu właśnie ten usprawniony dialer, jak w HTC, jakieś dodatki w postaci, okej, aplikacje. No właśnie, zawsze można aplikacje, dać, dialery i tak dalej, więc... Ale widżety na przykład, no widżety każdy da się, jasne jak najbardziej, tylko zobacz, że mając z tego Androida, trzeba by wszystkie te widżety dostosować pod HoloTen. Nie no i właśnie moim zdaniem wtedy to by właśnie bardzo usprawniło pracę marketu w ogóle, Google Play teraz, że wszyscy wiedzieliby pod jaki interfejs produkować widżety i one byłyby jakieś jednolite, trzeba się kupy. To by miało swoje zalety. Natomiast jeżeli ktoś chce utrzymać styl, powiedzmy, kto komuś się podoba HTC Sense i chce mieć wszystkie widżety... Wtedy ma tylko problem już. No wtedy ma problem, ale jeżeli podobają mu się te widżety, które są w standardzie, które dostarcza HTC, no to wydaje mi się, że to wygląda dobrze wtedy. Inne takie rzeczy, no producenci dokładają do swoich nakładek też kwestię taką bardziej związaną z oprogramowaniem, typu... kodeki, tak, obsługa, no większość, tak. Czysty Android, no niestety leży i kwiczy pod tym względem. No jak jest z kodekami audio w czystym Androidzie? Nie mam pojęcia. No widzisz, z tego co wiem, niestety, ale większość nakładek odtwarza więcej formatów niż czysty Android. Nie jest to jakaś kolosalna różnica, nie każdy do tego przywiązuje uwagę, większość no tak właśnie, ja na przykład no, ale nigdy tego nie używam. Nie używa się GG nigdy? No, zdarzało się, ale naprawdę to bardzo spodobne sytuacje i... Nie, coraz więcej osób pyta właśnie o EGG i pyta się, ostatnio zadałem pytanie, czy w HTC Sense jest EGG, w tym nawet najnowszym. No niestety nie ma też, więc no z jednej strony gdzieś te nakładki dają rzeczywiście sporo dodatków, a z drugiej niekoniecznie psują tak moim naprawdę... Moim zdaniem hamują rozwój, to jest największa wada. Największą wadą tego wszystkiego w tych nakładkach jest to, że aktualizacja pojawia się po iluś tam miesiącach. Tak, no. Mieliśmy no, chociażby nawet te najpopularniejsze nakładki, nawet Samsung Galaxy S2, najnowsze HTC, Sensation i tak dalej. Motorola, która jeszcze nie wypuściła aktualizacji. To już jest totalnie przykre, umówmy się, było to obiecane tak, że będzie na przełomie lutego, marca. Dzisiaj się cały czas to przekłada, nawet Xperia mieliśmy tam zapewnienie, że będą no kiedy, na przełomie właśnie marca, kwietnia, a teraz się dowiadujemy, że będą w przeciągu 4-6 tygodni. Teraz, od tego momentu. No to nie jest zbyt dobre. Więc podsumowując, nakładki. Moim zdaniem są potrzebne producentom, bo jednak muszą się wyróżniać na tym rynku Androidowym. To jest ta otwartość Androida. Stety, niestety. No ale zawsze jeszcze mamy niestandardowe nakładki. Ale tak? Mamy niestandardowe nakładki. Na przykład MIUI, który jest standardową nakładką, ale tylko w chińskich telefonach niektórych wybranych. Tak, w Meizu. Czego bardzo zazdroszczę akurat. Mhm. MIUI, tak samo CyanogenMod. No właśnie, no ale to już wtedy w tym momencie wchodzimy już w modyfikowane ROMy, prawda, to samo, tak? To tam modyfikuje po prostu producent. Te nakładki są modyfikowane, a mimo wszystko naprawdę
mają lepsze wsparcie niż wiele nakładek producenta. Nie, powiem ci szczerze tak, no ja od lat, odkąd mam Androida, bawię się tylko i wyłącznie tak naprawdę romami, nakładkami i zmieniam tego dużo. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście lubi, zna się na grzebaniu w telefonie i tak dalej, jak najbardziej zachęcamy do tego i bawienie się różnymi nakładkami, właśnie no, osobnymi romami tak naprawdę. Cyanogen Mod, są naprawdę, jest kilka różnych fajnych projektów. Nie tylko dlatego, że można wyzbyć się nakładki, ale także dlatego, że można mieć po prostu nowsze oprogramowanie, tak? Od razu tak, Androida jest to, obecnie sobie nie wyobrażam, żebym kupił telefon i nie zainstalował jakiegoś niestandardowego oprogramowania. No widzisz, no ja liczę, że w końcu uda mi się kupić czystego, fajnego, porządnego Androida i że nie będę musiał się więcej z nim bawić. Może kiedyś taki czas nadejdą. No więc no, nakładki powinny być moim zdaniem, ale nie w takiej formie, to znaczy nie w taki sposób, że niestety więcej psują niż poprawiają. Myślę, że dobrze to podsumowałeś.